Prezentuję gołąbkę numerze 9950, czerwona samiczka, ciężko się utrzymać, z takimi białymi też kropkami na głowie. Jest to samiczka już, no cztery piórka ma do zrzucenia i ona jest po córce hurikanki, tej mojej lotniczki, co 4 lata z rzędu miała czołowe konkursy, do kategorii była liczona, do A, do B, to był tam wicemistrz Polski, drugi wicemistrz. I była parowana na samczyka 9623, co był też w drużynie do mistrza Polski w 19 roku. A ojciec tej samiczki jest to Płowrot Andreasa Drapy, wnuk Kitla i wnuk Porsche. Także mi się daje, że gołąb kapitalny do rozpłodu, no i super wydał u mnie. Bo jest to po synie Kitla, po tym 264, najlepszy u Andreasa. Ale pełna siostra tej samicy w tym roku. Ona ma na 8 wkładań, 7 konkursów, ale chyba 40 parę, to około 50 koeficjent ze wszystkich lotów razem. Także mi się wydaje, że to gołąb kapitalny. Ja tutaj jeszcze ogon pierzy, ale z tej rodziny nie leci tylko ta jedna samiczka, ale dwóch braci teraz połowych, niebieska samiczka. Po ich siostrze już teraz jest trzeci lotnik młody oddziału. No to rodzina kapitalna, nie? Super się spisały do tego, z tego samczyka 3-1 połowego od Andreasa. No i mówię, matka to jest córka dwóch moich kapitalnych lotników. Czyli no dobre pochodzenie i dalej wydają, także. No teraz mówię, no bardzo szybkie gołębie, mówię to. Ta matka, znaczy pełna siostra tej samiczki była w okręgu liczona do A i do B i to konkursy już się nie powtarzały. I to dało mistrza okręgu w A i wicemistrza w B. Jest w drużynie teraz siódmego przodownika Polski w A.